Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej opowieści Dzieje Polaków żyjących dawniej i dziś na obszarze obecnej Białorusi. Szanowni Państwo, tak jak możecie zobaczyć na wyświetlaczu, na ekranie, nazywam się Katarzyna Węglicka. Od wielu, wielu lat zajmuję się dawnymi ziemiami wschodnimi Rzeczpospolitej i dzisiaj zabiorę Państwa w wędrówkę, tak jak powiedziałam wcześniej, na Białoruś. Powędrujemy sobie na ziemię białoruską, na tą ziemię trochę znaną, a chyba w większej mierze jeszcze nie, bardziej nieznaną. Opowiem o Polakach, o pewnych tematach, o miejscach, o pewnych tematach Państwu tylko zasygnalizuję, ponieważ no, mamy czasu, ile mamy. O wszystkim na pewno nie da się powiedzieć, ale może kiedyś ewentualnie jeszcze te tematy sobie rozszerzymy. Tę naszą wędrówkę na ziemię białoruską zaczynamy, no tak jak na wędrówkę przystało, wędrujemy sobie starym traktem jekateryńskim, wędrujemy na dalekie ziemie, na kresy kresów Rzeczpospolitej. Ta bita droga prowadząca od Polesia, od Pińska do Boi, aż po ziemie te dalekie wschodnie, zaprowadzi nas, Szanowni Państwo, do miejscowości Smolany. Miejscowości Smolany, które, tak jak powiedziałam wcześniej, leżą na kresach kresów Rzeczypospolitej. Za Berezyną, hen daleko, właściwie stamtąd bliżej już do granicy białoruskiej. Dlaczego wędrujemy do tych Smolan? Jest tam specyficzny grób. W ogóle zachował się tam maleńki cmentarzyk na skraju małej, niedużej wioski, wypełnionej zabytkami, i tam na tym cmentarzyku zachował się grób z połowy wieku XIX. Historia właściwie sięga jeszcze głębiej, musimy cofnąć się do czasów wileńskich naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Tam w Wilnie przyjaźnił się z niejakim Tomaszem Zanem Promienistym. Słynny promienisty, twórca i uczestnik Stowarzyszenia Filomatów, Filaretów, założyciel Stowarzyszenia Promienistych, był nie tylko przyjacielem wieszcza, był też poetą, pisał triolety, pisał żartobliwe wiersze. W jednym z nich napisał: niech ci los cienie życia w same róże zmienia. Wesołość, szczęścia, chwała towarzyszy wszędzie, a twe szczęśliwe życie naszym szczęściem będzie. Tak napisał w jednym ze swoich jamów do swojego przyjaciela Adama Mickiewicza. Ale minęły czasy uniwersyteckie, czasy wspaniałego Wilna i tak się złożyło, że za tę swoją działalność zarówno Zan, jak Mickiewicz, jak jego przyjaciele i rówieśni zostali zesłani przez ówczesnego cara północy rozkazem szefa komisji śledczej Mikołaja Nowosilcowa, zostali zesłani na Syberię. Tomasz Zan w 1824 roku wyjechał do Orenburga, wyjechał za Ural. Tam spędził długich 13 lat. Nie można powiedzieć o nim, że tylko na tej Syberii przebywał. Tam też pracował. Legenda głosi, że w górach uralskich znalazł złoto. Faktem jest, że zajmował się mineralogią, pisał, badał tamte ziemie. Stał się współpracownikiem Aleksandra von Humboldta i kiedy po 13 latach dzięki właśnie niemieckiemu uczonemu został przeniesiony do Petersburga, aby tam pracować naukowo, stamtąd po 13 latach został zwolniony i mógł wrócić na tereny dawnej Rzeczpospolitej. Niestety nie mógł wrócić do swoich wileńskich ziem, ponieważ ze słońcem nie wolno było wracać w swoje rodzinne strony. Osiadł niedaleko miejscowości właśnie Smolany, niedaleko słynnej, znanej nam świetnie z literatury Orszy. Kupił tam niewielki majątek, nazwał go Kochaczyn. Tam się ożenił, tam mieszkał. Nie pokazuję Państwu niestety owego majątku w Kochaczynie z tego względu, że dzisiaj nawet już tej wioski nie ma, po dworze oczywiście Zanów nie pozostał kamień na kamieniu. Natomiast kiedy
Tomasz Zam zmarł, a było to lipcowym dniem 1855 roku, został pochowany właśnie w nieodległych Smolanach. Tam była jego parafia. Parafia, która znajdowała się w tym widocznym, tutaj właśnie w tych widocznych dzisiaj ruinach kościoła ojców dominikanów. Był to jeden z najpiękniejszych kościołów dawnej Rzeczpospolitej, dzisiaj pozostający niestety w ruinie. I tam właśnie w owych Smolanach, na tym maleńkim cmentarzu, w lipcu 1855 roku Zam spoczął. Tam też została pochowana jego żona, która przeżyła go o 45 lat. Tam też spoczywają jego dwaj synowie, ich dwaj synowie. Maleńki Staś, który zmarł w niemowlęctwie, i syn Abdon, który został zamordowany w 1905 roku, zamordowany przez carską ochranę, tam w Smolanach właśnie na grobie rodziców. Kochani Państwo, historia Kresów jest bogata w ludzi, bogata w wydarzenia. My w tej naszej wędrówce posuwamy się troszeczkę bardziej na południe. Pozostajemy dalej za Berezyną, na ziemiach, które należały do Rzeczpospolitej jeszcze do czasów Traktatu Ryskiego. One stopniowo w naszej historii przechodziły z rąk do rąk. Natomiast chciałam Państwu kilka słów powiedzieć o historii, którą opisał niegdyś mistrz Wańkowicz. Wańkowicz w latach 30. napisał opowiadanie zatytułowane Szpital w Ciechiniczach. Pisał w nim: grób wdeptany w ziemię pod jesionem w parku pozostał i dotąd tkwi w dalekich Ciechiniczach jak krwawa pieczęć kanclerska Rzeczypospolitej. Wiele tam w krąg tych grobów. To, o czym pisał Wańkowicz, tego Państwu pokazać nie mogę, ponieważ już tego grobu, który właśnie został wdeptany w ziemię pod jesionem, nie ma. Nie ma już owego jesionu. A tutaj musimy się cofnąć, jeśli chodzi o historię, do mroźnych, zimowych dni 1918 roku, kiedy nad Berezyny przybywają wojska rosyjskie. Wojska rosyjskie, przybywają kozacy, walczą tam dowborczycy. Polski oddział Dowbora Muśnickiego toczy ciężkie walki właśnie w rejonie Bobrujska. Ciechinicze leżą około 40 km na wschód od Bobrujska i tam toczą się dosyć ciężkie walki. W owych Ciechiniczach, o których pisał Wańkowicz, powstaje szpital. Był tam pałac, majątek Oskierków i tam w tym szpitalu, w tym pałacu został założony szpital polowy, szpital wojskowy. Pracowały tam siostry, jedną z nich była siostra cioteczna Wańkowicza, Zofia Wańkowiczówna, która spisała wspomnienia z tamtych styczniowych dni 1918 roku. I kiedy Rosjanie dotarli właśnie do owych Ciechinicz, szpital został zlikwidowany, tak jak mieli zwyczaj to robić, został po prostu zniszczony, żołnierzy wymordowano i tych żołnierzy, którzy tam byli leczeni, kilka sióstr pochowało właśnie pod owym jesionem w parku. Kiedy Wańkowicz przybył w tamte strony, jeszcze tę mogiłę mógł zobaczyć, już zniszczoną, ale kiedy ja przyjechałam tam po raz pierwszy pod koniec lat 90., nie zastałam już nic, tylko miejscowi byli w stanie pokazać mi, gdzie znajdował się ów grób, gdzie znajdował się dawny pałac. Historię tę lat temu kilkanaście sfilmował jeden z naszych reżyserów, pan Wójcik, i właściwie taką wierną ekranizację opowiadania Wańkowicza można zobaczyć w filmie, pewnie Państwu znanym, zatytułowanym Wrota Europy. Natomiast jeśli chodzi o te ziemie nad Berezyną położone, czy też za Berezyną, wspomniany tutaj mistrz Wańkowicz pochodził też z ziemi leżącej za Berezyną. Urodził się w sławnych Kałużycach i to jest to dolne zdjęcie, to jest fragment jego Kałużyc. Dzisiaj oczywiście po dworze, po majątku nie ma już śladu. Nie było też w latach 90., kiedy przyjechałam tam po raz pierwszy.
Jest to niewielka wioska, ulicówka ze starymi domami i ze starymi dębami, które pamiętają czasy jeszcze Wańkowiczów, młodych Wańkowiczów, Melchiora, Czesława, Witolda, którzy tam się urodzili, tam spędzili te najwcześniejsze lata dzieciństwa. Tereny za Berezyną to też, kochani Państwo, zaścianki. To też zaścianki, niewielkie pozostałości już dzisiaj miejsc, które tak pięknie w swojej powieści Nadberezyńcy, w tej epopei szlacheckiej opisał Florian Czarnyszewicz. Dzisiaj po tych zaściankach pozostało niewiele. One wyglądają trochę jak skanseny. Często są to domy, zagrody puste już dzisiaj. Bo czym był kiedyś zaścianek? Zaścianek to były niewielkie gospodarstwa, zabudowania, których mieszkańcy przechowywali stare tradycje. Nazwa zaścianek mówi o tym, że ta okolica szlachecka, ten zaścianek był położony za ścianą, za niewidoczną ścianą, która oddzielała dwór, pałac, właściciela dóbr od tej drobniejszej szlachty, troszeczkę biedniejszej, zaściankowej czy też chodaczkowej. W okolicach Grodna pani Eliza opisywała okolicę szlachecką. Tam tak się mówi na owe zaścianki. Na Litwie mówi się właśnie zaścianek, za Berezyną również. Na Ukrainie używało się nazwy hutor, futor. Tu mi się przypomina też taka historia, kiedy już wiele lat temu właśnie byłam tam za Berezyną, kiedy odwiedzałam opisane już przeze mnie Cichnicze. Kiedy pojechałam sobie do Bobrujska, znajomy ksiądz, który zawiadywał parafią bobrujską, akurat wybierał się gdzieś w okolice do różnych wiosek, żeby w niedzielę odprawić nabożeństwa. Mówi, słuchaj, chodź, jedź ze mną, pojechał samochodem, to zobaczysz sobie te pozostałości zaścianków. No i właśnie, czym był ten zaścianek? O tym przekonałam się w czasie tej podróży. Jedziemy z księdzem gdzieś tam drogą pomiędzy wioskami, właśnie za Berezyną. Patrzymy, drogą idzie starsza kobieta. Niosła na plecach chrust. To były jakieś późne lata 90. No więc ksiądz zatrzymał samochód, wsadziliśmy babcię do samochodu, chrust do bagażnika. No i zaczęła się typowa rozmowa. Babcia po polsku już nie mówiła. Spytaliśmy skąd, okazało się, że właśnie z jednego z tych dawnych zaścianków pochodzi, tam mieszka, wybrała się po chrust do lasu. No to ksiądz pyta, babciu, a wy Polka czy Białorusinka? Jakiej wy jesteście narodowości? No więc padła jedyna możliwa odpowiedź, ja jestem tutejsza. No to ksiądz dalej drąży, a wy babciu prawosławna, katoliczka? Babcia spojrzała, nie bardzo zrozumiała pytanie. No, babciu, jak wy robicie znak krzyża? No więc babcia przeżegnała się tak, jak czynią to katolicy. No to ksiądz na to ucieszony, a babciu, to wy katoliczka. A ona tak spojrzała na nas, uśmiechnęła się i taką łamaną, kresową polszczyzną na to. No tak, no mówią o nas, że my szlachta. Także tak w tych zaściankach jeszcze gdzieś tam ta pamięć tej szlacheckości przetrwała, pomimo, że tak jak już wspomniałam, owe zaścianki wyglądają troszkę jak skansen. Starzy ludzie niestety już powymierali, a młodzi wyjechali do miast za pracą, za lepszym życiem. A tak wygląda, szanowni Państwo, wspomniana przeze mnie rzeka Berezyna. Piękne okoliczności przyrody, rzeka troszkę bagienna, rozlana. To zdjęcie, które widzicie, zrobiłam od strony, no powiedzmy zachodniej, od naszej strony, od strony Brylowskiego Pola. Jest to miejsce, gdzie właśnie w listopadzie 1812 roku wojska napoleońskie przekraczały rzekę Berezynę. Tutaj na Brylowskim Polu, na którym dzisiaj stoją pomniki, i po drugiej stronie w wiosce Studzieniczna nie tylko przeprawiały się te oddziały napoleońskie wraz z Polakami, ale tutaj też właśnie Napoleon, wracając spod Moskwy, jeszcze dostał tak zwanego łupnia właśnie nad ową rzeką Berezyną. Ale czas już tę rzekę przekroczyć i wędrujemy dalej. Trzeba na chwilę, ponieważ no, tak jak obiecałam na początku, troszkę się po tej ziemi białoruskiej powłóczymy.
W związku z tym trzeba zajrzeć w tereny bagienne, podmokłe, pełne lasów, czyli jesteśmy w Puszczy Wojskiego, w Puszczy Nalibockiej. Puszcza Nalibocka położona niemalże w sercu białoruskiego kraju, po dzień dzisiejszy jedna z najpiękniejszych dzikich puszcz, dzikich terenów w Europie Środkowo-Wschodniej. Puszcza, która szczególnie odegrała wielką rolę w czasie II wojny światowej, bo był to teren, na którym ścierały się wojska, na którym operowały partyzantki. Polska, stołecko-nalibockiego oddziału Armii Krajowej Kacpra Miłoszewskiego. Tutaj też operował słynny polski czy puszczański zakończyk Góra Dolina, Adolf Pilch. Tu działała partyzantka sowiecka, walczyli Niemcy i także oddziały żydowskie braci Bielskich. Dzisiaj w Puszczy Nalibockiej, czy też na skraju tej puszczy, można znaleźć dawne małe miejscowości, czasem zaścianki jeszcze. Jedną z takich maleńkich miejscowości jest wioska Starzynki. Wioska Starzynki, gdzie znajduje się, jak widzicie tutaj Państwo, kaplica, w której jest figura Chrystusa Starzyńskiego. I jak kiedyś opowiadała mi babcia Józia, babcia Stasia, przepraszam najmocniej, pani Stanisława Nowikowa, dzisiaj już nieżyjąca, która była strażniczką tego miejsca. Ona jeszcze pamiętała, kiedy jako mała dziewczynka pamiętała swój dom rodzinny właśnie w owych Starzynkach na skraju puszczy. Dom, w którym między innymi swoją kwaterę miał słynny Góra Dolina, Adolf Pilch, jeden z przywódców partyzantki polskiej w Puszczy Nalibockiej. I ona opowiadała o tym, jak kiedy przeprowadzano w czasie II wojny światowej, od lipca 1944 roku przeprowadzano słynną akcję pacyfikacyjną, kiedy Niemcy wprowadzili w życie akcję Hermann, która była zemstą za powstanie iwienieckie, o czym za chwilę. I kiedy pacyfikowano puszczę i mieszkańców miejscowości, które tam się znajdowały, powiedziała znamienne słowa. Kiedy pytałam ją o tamte czasy, mówi, wiesz, więcej szczęścia mieli ci, których zesłano na Sybir. Tak ciężko było wtedy w tym czasie właśnie na obrzeżach puszczy. I jedynym zaściankiem, jedyną miejscowością z tych malutkich wokół puszczy, która nie została spacyfikowana, były właśnie owe Starzynki, leżące kilka kilometrów pod Iwieńcem. Jak mówiła babcia Stasia, zostały niespacyfikowane dlatego, że ochraniał ich właśnie Chrystus Starzyński. Takich historii można tam, szanowni państwo, usłyszeć wiele. A tak jak wspomniałam, Starzynki leżą na skraju Puszczy Nalibockiej, opodal niewielkiego miasteczka Iwieniec. Miasteczka Iwieniec, które swoje dni chwały przeżywało w czerwcu 1943 roku. Wówczas 19 czerwca właśnie oddziały Kacpra Miłaszewskiego, pseudonim Lewald, oddziały akowskie, czy też jak mówiono i mówi się po dzień dzisiejszy tam na tych terenach, oddziały polskich legionów, chociaż były to oddziały oczywiście Armii Krajowej, ale mieszkańcy wiosek śródpuszczańskich mówią to dzisiaj legiony na polskich żołnierzy, na akowców, doprowadziły do wybuchu powstania w Iwieńcu. Opanowano posterunki policji i Iwieniec 19 czerwca został na kilkanaście godzin uwolniony. Zaledwie na kilkanaście godzin. Osobami, które między innymi przyczyniły się nie tylko do wybuchu tegoż powstania nazwanego Iwienieckim, ale które wydatnie pomagały akowcom, było małżeństwo Kazimierza i Lucji Dzierżyńskich. Kazimierza, który był bratem słynnego krwawego Feliksa. Kazimierza, który za swoją działalność w Armii Krajowej i jego żona, która była tłumaczką, ona była z pochodzenia Niemką, Lucja, po stłumieniu powstania zostali przez Niemców zamordowani. Tam w Iwieńcu wtedy zginęło około 150 osób i są pochowani, tutaj jest ich grób, są pochowani na cmentarzu
i Wienieckim przy tak zwanym Czerwonym Kościele. I na tym samym cmentarzu można znaleźć, tak jak widzicie tutaj gdzieniegdzie, metalowe krzyże. To są bezimienne groby, ponieważ wtedy i w czasach powojennych nie wolno było dawać tabliczek. To są bezimienne groby właśnie powstańców i Wienieckich, którzy zapisali wielką historię tam na tych kresowych terenach. Oczywiście o oddziałach hakowskich, o Puszczy Malibockiej, o partyzantach Trzech Puszcz można mówić długo. To może kiedyś jeszcze przy innej okazji. A ponieważ mamy poznawać tę ziemię białoruską, czy też przypominać sobie różne ciekawe miejsca, to udajmy się może na chwilę nad Niemen, udajmy się do pobliskiego nam Grodna. Miasto, które leży tak blisko, jednocześnie tak daleko. Miasto związane pamięcią z domem, w którym mieszkała, pisała pani Eliza Orzeszkowa. Dzisiaj znajduje się tam maleńkie muzeum jej poświęcone, odtworzono jej mieszkanko. Tam też znajduje się biblioteka. I to miasto, którego historii tak chyba do końca nie znamy. A jest to miasto rzeczywiście, które zapisało się szczególnie w tej historii najnowszej, bo myślę, że Państwo wiecie, że jest to miasto związane ze świętym Kazimierzem, miasto związane z królem Batorem, bo to przecież to jego ukochane miejsce na ziemi. Ale wracając do wieku XX, kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, to przecież tam właśnie w Grodnie, na tamtejszym cmentarzu pochowano chociażby żołnierzy jazdy tatarskiej, którzy walczyli w szeregach polskich wojaków, polskich żołnierzy w obronie Rzeczypospolitej. To akurat pokazuję Państwu stare zdjęcie, ale zupełnie świadomie, ponieważ kilka lat temu cmentarz Farny w Grodnie, leżący w dzielnicy Pochulanka, ten cmentarz został oczyszczony, czyli po prostu wyrąbano, wycięto tam wszystkie drzewa. Pozostała właściwie tylko jedna sosna koło kaplicy, a jakoś tak pozbawiono ten cmentarz trochę duszy. Ja jednak wolę stare zdjęcia, jeszcze właśnie takie jak niemalże leśne. Ale wracając do historii XX wieku, wspomniałam o jeździe tatarskiej, ale mało kto wie z naszych rodaków, że taką prawie nieznaną historią na Grodzieńszczyźnie, historią Grodna, to jest historia orląt grodzieńskich. My kojarzymy orlęta lwowskie i oczywiście bardzo słusznie, ale tych młodych ludzi określanych tym mianem jest wiele w naszej historii. Również Grodno zapisało tutaj swoją kartę. Przyszedł wrzesień 1939 roku. 20 września do Grodna wkraczają oddziały Armii Czerwonej. Miasto broni się niewielkimi siłami, ponieważ większość żołnierzy wyszła w kierunku Prus, ponieważ trwała już wojna polsko-niemiecka. Natomiast ci, którzy zostali jeszcze w Grodnie, wspierani przez licealistów, gimnazjalistów, przez kobiety i młodzież, właśnie owe orlęta z Nadniemna, orlęta grodzieńskie, broniły swojego miasta. Jedną z tych, która Grodna broniła, ale która też pozostawiła nieprawdopodobny zapis tamtych czasów, tych szczególnie trudnych dni od 20 do 22 września 1939 roku, kiedy właśnie Grodno przeciwstawiło się Sowietom, kiedy zasłużyło na miano miasta zawsze wiernego, bo rzeczywiście kilka miesięcy później generał Władysław Sikorski planował i zachował się jedno z jego zapisek, aby miastu Grodnu, tak jak wiele lat wcześniej otrzymał Lwów, aby otrzymał tytuł miasta zawsze wiernego. Tego rozkazu nie zdążono wykonać. Natomiast co się zdarzyło i jak walczono w Grodnie, opisywała między innymi Grażyna Lipińska w swoich wstrząsających wspomnieniach, jeśli zapomnę o nich. Pisała: oczy Danuty błyszczą dziko, chowa się przed czołgami, nie ze strachu, z nienawiści. Widzę na dalekim czołgu jasną plamę, straszna pewność Głogów.
Śmiercionośna maszyna toczy się naprzód, a ja stępiała na wszystko, lecę prosto na nią. Czołg staje przede mną. Na przodzie rozkrzyżowane dziecko, chłopczyk. Krew z ran płynie stróżkami. Zaczynamy uwalniać skrępowane ramiona chłopca. Z czołgu wyskakuje tankista. Dłoni trzyma Browning, grozi. Z podniesioną do góry pięścią krzyczy, o coś oskarża nas i chłopczyka. Widzę tylko oczy dziecka pełne męki i widzę, jak uwolnione z więzów ramiona wyciągając się do nas z bezgraniczną ufnością. Danka jednym ruchem unosi dziecko z czołgu i składa na nosze. Chwytamy je i pozostawiając oniemiałych oprawców uciekamy w stronę szpitala. Chłopczyk ma 5 ran od kul. To polskie kule siekają po wrogich czołgach, ale jest przytomny. W szpitalu otaczają go siostry, doktorzy, chorzy. Chcę mamy, prosi. Nazywa się Tadeusz Jasiński. Ma 13 lat. Jedyne dziecko Zofii Jasińskiej, służącej. Nie ma ojca. Poszedł na bór, rzucił butelkę z benzyną na czołg, ale nie zapalił, nie umiał. Wyskoczyli z czołgu, pili, potem skrępowali na froncie czołgu. Danka sprowadza matkę. Nie pomaga transfuzja krwi. Chłopiec coraz słabszy zaczyna konać w objęciach matki i na skrawku wolnej Polski, bo szpital wojskowy jest ciągle w naszych rękach. I dzisiaj na cmentarzu Farnym, czy też inaczej mówiąc na cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie, Tadzik Jasiński, który stał się symbolem orląt grodzieńskich, tak jak Jurek Biczan był symbolem orląt z nad Pełtwi, ma swoją tablicę, ma symboliczny grób, a wielu obrońców właśnie Grodna z 1939 roku, szczególnie tych, którzy brali udział w walkach najkrwawszych pod Psią Górką, na Psiej Górce, na Rogatce Skidelskiej czy przed kościołem Bernardynów, znalazły swoje miejsce właśnie na cmentarzu bernardyńskim. Jednym z nich jest uczeń liceum i szkoły Adama Mickiewicza w Grodnie, Janusz Budzanowski. Tutaj jego grób na tym lewym zdjęciu, na cmentarzu właśnie grodzieńskim i strażniczka tego grobu, pani Irena Kiziuk-Ronikiewicz, która zawsze na owym grobie zawiesza biało-czerwoną wstążeczkę. Długa jest historia orląt grodzieńskich, to tylko migawka, o której chciałam Państwu opowiedzieć. A my w tej naszej wędrówce przekraczamy Niemen, jesteśmy przecież w Grodnie, który leży nad Niemnem. Przejeżdżamy na Zaniemenie, czyli na, powiedzielibyśmy, w stronę Białego Stoku. Dzielnica Grodna, Zaniemenie znajduje się właśnie po tej stronie. I wzdłuż rzeki na chwilę udajemy się do okolicy Szlacheckiej. 20 kilka kilometrów od Grodna leżą słynne Bohatyrowicze i Miniewicze. Bohatyrowicze możecie Państwo zobaczyć, to jest to zdjęcie z prawej strony. Maleńka okolica, maleńki zaścianek. Dzisiaj praktycznie już zamieszkały przez niewiele osób, ponieważ minęły już czasy te, kiedy mieszkali tam Bohatyrowicze, Zaniewscy. Rodziny wymarły, młodzi wyprowadzili się. Dzisiaj jeszcze w sąsiednich Miniewiczach mieszka pani Zosia Bohatyrowicz. Ja pamiętam jeszcze lata 90., kiedy jeździło się na wakacje do pani Ani Bohatyrowicz. Natomiast pozostał słynna mogiła Jana i Cecylii. I w sąsiednich Miniewiczach, które stały się pierwowzorem powieściowego Korczyna, zachowała się mogiła powstańców 1863 roku, którą opisała pani Eliza Orzeszkowa. Mogiła, która znajduje się na skraju lasu, na wzgórzu nad Niemnem. Tam właśnie w Bohatyrowiczach bywała pani Orzeszkowa, przyjeżdżała z nieodległego Grodna kilkakrotnie, przyjeżdżała do właścicieli Miniewicz, czyli powieściowego Korczyna, do Leonii i Jana Kamieńskich. Jan Kamieński, który był pierwowzorem postaci Benedykta Korczyńskiego, był właścicielem tamtejszego majątku.
Został po powstaniu 1833 roku zesłany na Sybir. Wyjechał z żoną i z córką. Druga córka, Stasia, wyszła za mąż za jednego z mieszkańców Zaścianka Bohaterowicze, Klemensa Strzałkowskiego. I właśnie oni obydwoje stali się pierwowzorami postaci Justyny Ozielskiej i Janka Bohaterowicza. Klemens Strzałkowski, Szanowni Państwo, i Stasia Kamińska doczekali się dwójki dzieci. Dwójki dzieci, córka Zofia wstąpiła do nazaretanek, przybrała zakonne imię siostra Ines. Ostatnie lata życia spędziła w warszawskim Nazarecie przy ulicy Czerniakowskiej. Ja jeszcze miałam honor i zaszczyt ją poznać. Matką chrzestną jej była Eliza Orzeszkowa, pokazywała mi listy od swojej chrzestnej. Natomiast ich syn Kazimierz nie przeżył II wojny światowej. Matka zmarła w 1826 roku. Ojciec Klemens Strzałkowski, którego pozostałości domu stoją po dzień dzisiejszy, przeżył do roku 1939, kiedy wkroczyli na te ziemię Sowieci, kiedy Klemens Strzałkowski z synem Kazimierzem gospodarzyli tam w Bohaterowiczach. 20 października 1939 roku przyszli po nich, zaprowadzili ich do więzienia w pobliskiej Kwasówce. Tam zginęli i na tamtejszym cmentarzu zostali pochowani. Kochani Państwo, tych historii bardziej czy mniej wzruszających na dawnych Kresach jest wiele. Też wiele jest takich miejsc, których my dzisiaj nie znamy, albo do których bardzo trudno jest dotrzeć. Jednym z takich miejsc w ziemi nowogródzkiej, czyli wracamy do serca niemalże Białej Rusi. Na ziemi nowogródzkiej, niedaleko stron Mickiewiczowskich, jest maleńka, nawet już dzisiaj nie wioska, bo tam już domów nie ma. Był to niegdyś też taki mały zaścianek o nazwie Arabowszczyzna. Na skraju tej wioski w lesie, wioski położonej poza szlakami, przetrwał pomnik, może właśnie dlatego, że położony gdzieś tam, ukryty w lesie, pomnik, który po dzień dzisiejszy jest nazywany pomnikiem trzech pochodów Polaków i pamięci komendanta. Wieść gminna głosi, że w okolicy niegdyś ukrywał się marszałek Piłsudski. A dlaczego pomnik trzech pochodów Polaków? Nie ma już dzisiaj na nim tablic, pozostały tylko granitowe głazy, pozostały krzyże, tam kiedyś jeszcze były dwa miecze i przycupnął orzeł, orzeł, który stracił koronę i napis głosił właśnie jeszcze w okresie międzywojennym pomnik trzech pochodów Polaków. Upamiętniał trzy polskie pochody, ten z początku wieku XVII, kiedy hetman Stanisław Żółkiewski szedł na Moskwę, potem w ów rok, czyli rok 1812 i pochód wojsk napoleońskich i Polaków wraz z nimi na Moskwę i rok 1920, czyli wojnę polsko-bolszewicką. Ten pomnik właśnie w Arabowszczyźnie, przepraszam, przetrwał. Nie można tam dojechać żadnym samochodem, autobusem, trzeba po prostu przywędrować na własnych nogach. Chodząc, wędrując po ziemi nowogródzkiej, w okolicach Nowogródka, tego, w którym wychował się Adam Mickiewicz. Tu mamy fragment dawnej ulicy 3 Maja. Mamy widok na Farę Nowogródzką, sięgającą czasów jeszcze księcia Witolda. Farę, w której brał swój ostatni ślub król Władysław Jagiełło z Soniką Holszańską. Tam był ochrzczony Mickiewicz i tam znajduje się słynny wizerunek Matki Bożej Nowogródzkiej, który jest wspomniany przez wieszcza w inwokacji w Panu Tadeuszu. Dzisiaj Nowogródek jest takim 30-tysięcznym miasteczkiem, troszeczkę odnowionym, ponieważ no, parę ładnych lat temu już była 200. rocznica urodzin Mickiewicza. W związku z tym miasteczko troszkę odlizano, jak ja mówię. Tutaj widzimy hale targowe u góry i dawny kościół pofranciszkański przy rynku zamieniony na cerkiew.
prawosławną. Jest oczywiście dom Muzeum Mickiewicza. No i oczywiście są wspaniałe okolice, bo o ziemi nowogródzkiej można by zrobić takich opowieści kilka. Słynna bajkowa Świteś, jezioro przecież nasze, chyba najsłynniejsze jezioro literackie, i Zaosie, odtworzony zaścianek, w którym Adam Mickiewicz przyszedł na świat. Jest to zaścianek odtworzony, ponieważ no, ten oryginalny nie zachował się. Ja powiem szczerze, zawsze kiedy zwiedzam czy Zaosie, czy Nowogródek, kiedy czasami z turystami przyjeżdżaliśmy w te miejsca, to zawsze sobie mówiłam, że Mickiewicz bardzo by się zdziwił, jakby zobaczył, jaki to on był bogaty. Bo tak troszkę pełną gębą są odbudowane te pamiątki pomickiewiczowskie. Także aż tak bogato to wtedy, pod koniec tego wieku XVIII, niestety u nich nie było. Oczywiście okolice mickiewiczowskie to też słynne, leżące w ziemi nowogródzkiej Tuchanowicze. Tuchanowicze, w których mieszkała Maryla Wyreszczakówna, późniejsza pani hrabina Podkamerowa. Pałac nie zachował się. Nie zachowała się murowanka, w której Mickiewicz spędzał wakacje razem z bratem ciotecznym Maryli, wspomnianym już dzisiaj Tomaszem Zanem. Pozostały tylko w parku przy Pałacowym słynne pozostałe fragmenty altany Maryli. Z 6-4 zrośnięte lipy. Tam w 1817 roku Mickiewicz Marylę poznał. Tam, jak wspominał w listach do swoich przyjaciół, zawiązała się wielka romantyczna miłość. I o tym, może nie zdarzeniu, ale o tych ludziach napisał niegdyś inny kresowy wieszcz. Cudowny utwór, tutaj tylko fragment zacytuję. Napisał mi to Sztambucha. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. Lecz gdy o rękę poprosił mnie, usłyszał nie. Co to, to nie. Kiedy w altanie dostał rekuzę, pożegnał mnie, a przywitał muzę. Cóż to się stało w tej jednej chwili? Już jakiś Adam nie ma jakiejś Maryli. Dlatego, że ją kto inny dopieszcza, literatura zyskała wieszcza. Literatura to nie jest tylko zasługa pióra. Trzeba dziewicy, która wie, kiedy poecję szepnąć nie. Tak pisał wieszcz ze Lwowa Marian Hemar. Zresztą w ten żartobliwy sposób skomentował nie tylko Marylę, ale dostało się i Delfinie Potockiej, i Ludce Śniadeckiej, więc jeśli Państwu będzie źle, smutno, to warto sięgnąć do wiersza Mariana Hemara, bo rzeczywiście jest przed nim. Ziemia nowogródzka jest też związana może nie tylko z samym Juliuszem Słowackim, ale z jego przyjacielem. Niedaleko Nowogródka jest, niedaleko Nowogródka, Nieświeża, Miru, jest zachowany pałac w Snowiu. Pałac w Snowiu, z którym związany był przyjaciel Słowackiego, Ludwik Szpicnagiel. Wspomniany przez Słowackiego w poemacie Godzina myśli, też o nim wspominał, o jego śmierci samobójczej w Kordianie. Pisał między innymi nasz wiersz. Wczoraj miał dalej jechać. Widzieliśmy rankiem, jak po jesiennym liściu chodził smutny, cichy. Potem konie pocztowe przemknęły przed gankiem. Potem wielkie strzemienne podano kielichy. Odszedł. Wtem ucztujących strzał przeraził bliski. Syn profesora Uniwersytetu Wileńskiego, Ludwik Szpicnagiel był studentem orientalistyki na Uniwersytecie w Petersburgu. Studia skończył z odznaczeniem, znał ponoć 16 obcych języków, w tym kilka wschodnich. Przyjaźnił się właśnie z młodym Juliuszem Słowackim, mieszkali obok siebie w Wilnie. Kiedy skończył studia, a był to rok 1826, został wysłany przez władze carskie na placówkę dyplomatyczną w Aleksandrii. Przed wyjazdem przyjechał do rodziny Rudłutowskich, do Snowia, do tego pałacu, aby pożegnać się ze swoją ukochaną. Chociaż może ukochana to zbyt duże słowo, ponieważ wzorem
romantyków kochał się w młodej Anieli Rdutowskiej, która była już, tak jak Maryla, przyrzeczona innemu. I na dzień przed wyjazdem, 26 lutego 1826 roku, popełnił samobójstwo w jednym z tych pałacowych pokojów. O tym napisał w Godzinie Myśli jego przyjaciel. Tam gdzieś przy pałacowym parku, którego dzisiaj już nie ma, dzisiaj jest tam siedziba wojska, został pochowany. Wieść gminna głosi, że Aniela, przyszła pani sołtanowa, ponoć przynosiła białe róże na grób młodego człowieka, ale w którym to było miejscu, tego już dzisiaj nie wiemy. Ziemia nowogródzka to oczywiście wspaniałe pałace, zamki, między innymi ten zamek w Mirze, według historyków literatury uznawany za możliwy, jeden z pierwowzorów zamku Choreszków, dzisiaj zamek wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I ziemia nowogródzka i ziemia mińska pozostała we wspomnieniach, w pamiętnikach, bo przecież tych historii na kresach często dzisiaj trzeba szukać właśnie w literaturze. Trzeba iść w kraj poety i tych, którzy pisali wspomnienia. Gabriela z Ginterów-Pluzynina, księżna, która zamieszkiwała na skraju ziemi świrskiej, pozostawiła cudowne wspomnienia z połowy XIX wieku, w których pisała. Do obrazków z tejże epoki należą niedźwiednicy ze Smorgoń i braciszki kwestarze, bernardyni z barankami, dwa typy już znikłe od dawna. Braciszki kwestarze raz w rok przynajmniej ukazywali się w każdym dworze z licznym zastępem baranów, zupełnie tak, jak ich opisał Choćko. Bywali z nich niektórzy kwalifikujący się na tę godność dowcipem i rubasznością. Jeden z nich prosił pokornie ojca mego o zapełnienie jego podróżnej karafinki wódką, a gdy został z tym odesłany do pisarza, ten przerażony przybiegł, pytając: czy doprawdy pan tak hojny? Bo karafinka okazała się być kilkogarncową flaszą czy dzbanem miedzianym. Kasata klasztoru w 1844 wstrzymała nieco wędrówki bernasiów. Ukazywali się jednak po dworach do 1851 roku z Iwia, ale i to zwolna ustało. I rzeczywiście my znamy tylko takiego setnego bernardyna, jakim był ksiądz Robak. Natomiast wracając jeszcze do opowieści Gabrielu, księżnej Gabrieli z Ginterów-Puzyniny, która wspomina o niedźwiednikach. Rzeczywiście leżące w sąsiedztwie jej majątku miasteczko Smorgonie, które po dzień dzisiejszy zachowało kresową atmosferę, słynęło niegdyś, jeszcze w wieku XVII, słynęło z akademii. Było miastem radziwiłłowskim i oni właśnie założyli tam akademię, ale akademię, która nie kształciła młodych ludzi, tylko kształciła, no, powiedzielibyśmy dzisiaj, treserów, ludzi, którzy po prostu tresowali niedźwiedzie, które potem były wożone po dworach, pałacach, targach ku uciesze gawiedzi. Stąd słynna właśnie Akademia Smorgońska, która wychowywała, w cudzysłowie mówiąc, owych niedźwiedników i tresowała niedźwiedzie. No oczywiście Smorgonie to też obwarzanki, ale to jest już inna opowieść. Szanowni Państwo, ziemia białoruska jest też usłana wieloma grobami, mogiłami. To tylko takie migaweczki, bo też można by o tym mówić długo. Jedno ze szczególnych miejsc w ziemi lidzkiej to są słynne Surkąty. Surkąty, miejsce szczególne, tam w sierpniu, 21 sierpnia 1944 roku miała miejsce bitwa 70 kilku żołnierzy podpułkownika Jana Karynkiewicza z wielokrotnie przewyższającym ich liczebnie oddziałem NKWD, oddziałem SMIERZ. Tam wielu naszych zginęło. Zginęło w miejscu szczególnym, dlatego że kilkadziesiąt lat wcześniej, w maju 1863 roku, tuż obok miała miejsce również bitwa powstańców styczniowych. Tam zginął słynny dowódca Ludwik Narbut. I mniej więcej w miejscu właśnie, gdzie zostali niegdyś pochowani powstańcy styczniowi, tam
pochowano tych, którzy zginęli pod Surkątami w 1944 roku. Tam poległ też słynny jednoręki pułkownik, czyli podpułkownik Jan Kalenkiewicz. Został pochowany ze swoimi żołnierzami. Tam Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa wzniosła im cmentarz wojenny. Innym miejscem szczególnym, też odnoszącym się do II wojny światowej, to jest maleńka wioska Jewłasze, a właściwie przysiółek przy tej wiosce Bohdany. W owych Jewłaszach, Bohdanach znajduje się pomnik, to jest to lewe zdjęcie, w miejscu, w którym również w 1944 roku, w czerwcu, zginął słynny dowódca, którego ostatnie słowa przed śmiercią brzmiały: pozdrówcie ode mnie góry świętokrzyskie. Jan Piwnik, ponury żołnierz Armii Krajowej, cichociemny, ten, który walczył w Puszczy koło Kielc, w Puszczy Świętokrzyskiej, w Górach Świętokrzyskich, ten, który był żołnierzem też na Kresach, tam zginął pod Jewłaszami. Został pochowany wraz ze swoimi żołnierzami niedaleko Lidy w miejscowości Wawiórka. W Wawiórce na cmentarzu przyparafialnym w lesie utworzono cmentarzyk wojskowy. Tam wśród żołnierzy spoczął niegdyś Jan Piwnik. Stamtąd pod koniec wieku XX za sprawą m.in. pana doktora Cezarego Chlebowskiego szczątki ponurego przewieziono do Wąchocka, do Polski. Natomiast grób pozostał i tam pozostali jego żołnierze. Szanowni Państwo, w tej naszej białoruskiej wędrówce myślę, że warto jeszcze powędrować w dwa miejsca. Jezioro Narocz, największe i chyba najpiękniejsze jezioro przedwojennej Rzeczpospolitej, było na pewno największym, bo przecież Śniadwy nie znajdowały się na terenie Rzeczpospolitej. Jezioro nieomal w kształcie serca. Jezioro, którego czasem brzegów nie można zobaczyć. Dla mnie chyba najpiękniejsze jezioro tam, na tych terenach wschodnich. Czasami zawsze śmieję się, czy na spotkaniach, w cudzysłowie, kłócę się ze słuchaczami, że bo oczywiście grupa dzieli się zawsze na dwa obozy, czyli jedni, którzy uwielbiają Świteź, drudzy, którzy uwielbiają Narocz. Ja zdecydowanie jestem za Naroczą. Za Naroczą, wokół której rozciąga się Naroczański Park Narodowy. Przepiękne tereny, przepiękna przyroda, o której też można by długo mówić. Tereny, gdzie też walczyli polscy partyzanci, gdzie walczył oddział Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki. Tam nad Naroczą polska partyzantka trwała do 1956 roku. Też o tych terenach można by długo mówić. Z Naroczy już jest tylko rzut kamieniem dosłownie na jeziora Brasławskie. Przepiękna kraina opisana m.in. przez Igora Newerlego, przez Franciszka Wysłoucha. Jeziora Brasławskie, tutaj widać jeziora Snudy i Strusto. Z punktu widokowego, z którego, jak głosi miejscowa legenda, przed wojną było widać 10 wież kościołów. Dzisiaj widać tylko jedną. Tam w głębi widać taką białą plamkę nad drzewami po lewej stronie. To jest kościół w Słobudce, tuż przy granicy łotewskiej. Kościół szczególny bardzo, to też taka ciekawostka. Wymalowany na przełomie XIX i XX wieku przez miejscowych malarzy. Kościół, w którym znalazłam, jak ja się śmieję, nawet Jacka i Agatkę. Więc ta taka dosyć ciekawa malatura tejże świątyni, tegoż kościoła. Tereny bardzo piękne. Pisał o nich wspomniany przeze mnie już Franciszek Wysłuch w swoich opowiadaniach poleskich. On opisywał nie tylko Polesie, ale właśnie też ziemię brasławską. Mało kto wiedział, że i my mieliśmy swoją tundrę. Aby mieć o tym wrażenie, trzeba było dostać się tam w połowie czerwca, kiedy dnie są najdłuższe. Miejscowi znali mszary, ale dla nich nie było w nich nic ciekawego. Myśliwi entuzjazmowali się mszarami, ale interesowały ich pardwy. Te ptaki białe podczas zimy, a białorude w lecie ściągały w sierpniu wielu strzelców na mszarach białej jelni,
były ich niezliczone ilości. W sierpniu mszary traciły swój egzotyczny wygląd, bo noce już były długie, a najwięcej uderzająca cecha tych terenów był brak nocy. Od 11 do 1 błota zaległa przedziwna poświata, jakby zmierzchu, bez jakiejkolwiek różnicy między zachodem i wschodem słońca. I to trzeba było widzieć, jak również obserwować w tym czasie częste odblaski zorzy polarnej. Nigdzie w Polsce nie spotykało się całego szeregu roślin, które w atlasach figurowały jako okazy tundr syberyjskich, a tu tymczasem niezauważenie ubierały polskie mszary. Bo rzeczywiście były to jedyne tereny, zresztą po dzień dzisiejszy, no tyle, że już na dzisiejszej Białorusi, można tam obserwować właśnie jeszcze odblaski zorzy polarnej i fragmenty słynnych białych nocy. Nie trzeba jechać aż gdzieś tam na północ. Także też na tych terenach leżących nad rzeką Dźwiną, tam niedaleko są bagna Jelmia. Tam nad tą rzeką Dźwiną znajduje się też ciekawe kresowe miasteczko Dzisna. Dzisna leży nad Dźwiną i nad rzeką też o tej samej nazwie Dzisna. Tutaj jest dla odmiany Dzisna. Miasteczko, które też zapisało się w swojej historii powstaniem na głównym placu 17 września 1939 roku. Młodzi ludzie, młodzi żołnierze, w cudzysłowie, bo byli to uczniowie miejscowego gimnazjum pod dowództwem nauczyciela pana Zygmunta Giergowicza, podnieśli larum, jakbyśmy powiedzieli, stanęli wokół dzisiaj nieistniejącego już pomnika Piłsudskiego, przepraszam bardzo. To jest zdjęcie archiwalne, szpital miejski w Dziśnie, pomnik Piłsudskiego i to samo miejsce współcześnie, bez pomnika. I tam to powstanie dziśnieńskie, podniesione przez młodych ludzi, przez uczniów tamtejszego gimnazjum, zaczęło się o 3 nad ranem 1939 roku, 17 września, a trwało kilka godzin, do godziny 7 rano. Kolejne z powstań, tak jak jeszcze było powstanie rakowskie, było powstanie i wienieckie, powstanie łochiszyńskie. Także wiele takich nieznanych kart w tej historii polskich kresów jeszcze możemy znaleźć. I szanowni państwo, na koniec tej naszej wędrówki białoruskiej bitym traktem wyłożonym trylinką, granitem z Janowa, z Janowej Doliny na Wołyniu, udajmy się na chwilę jeszcze na Polesie, na południe ziemi białoruskiej. Jest tam miejscowość, w której mieszkała przez całe swoje życie piewczyni Polesia Maria Rodziewiczówna. Maria Rodziewiczówna, która opisała dąb, który widziała z okna swojego pokoju w pałacu. Pałacu dzisiaj już nie ma. Stoi, jak widać na tym lewym zdjęciu, dąb De Vaitis. Jest tablica poświęcona Marii Rodziewiczównie. Na starym cmentarzu w Chruszowie, gdzie mieszkała, pozostały resztki grobu jej rodziców. Tam pracowała, tam mieszkała, stamtąd wyszła w październiku 1939 roku do Warszawy, żeby już pozostać tutaj na ziemi mazowieckiej. Tam pisała swoje powieści i tu mniej więcej gdzieś pod tym dębem De Vaitis, który stał w jej ogrodzie, który łączył się z bagnami poleskimi, dzisiaj w tym miejscu osuszonymi, tam zaczynała się słynna droga na Czachary. Bo Polesie to przecież bagna, błota, to krzyże poleskie poosłaniane ręcznikami. Tam nie kładzie się kwiatów przed krzyżami, tylko nakłada się fartuszki. Im więcej tych fartuszków można znaleźć, tym to jest oznaka, że jest to krzyż starszy. Tam jeszcze na kilku starych poleskich grobach, w cmentarzach na 4 można znaleźć słynne poleskie naruby, przy których odbywa się obrzęd dziadów, ale o tym to może opowiem kiedyś przy innej okazji. Sama miałam możliwość
wzięcia udziału w kilku tych takich uroczystościach. Zresztą opisałam to w moich książkach, w ostatniej mojej książce też między innymi. Stare poleskie naruby, kłody drewna z krzyżami wbitymi u wezgłowia zmarłego, które według wierzeń Poleszuków miały po prostu przykrywać grób, aby zmarły nie mógł powstać. To też, tak jak mówiłam, stare krzyże poleskie. Na grobach kobiet zawiązywano fartuszki, na grobach mężczyzn szarfy, ręczniki. Także nawet jeśli nie znajdziemy na grobach inskrypcji, to widać, na którym jest pochowany mężczyzna, a na którym kobieta. Tam na Polesiu znajdowało się niegdyś też szczególne miejsce opisane przez generała angielsko-brytyjskiego Adriana Cartona de Wyarta, który był adiutantem właściciela części dóbr poleskich, księcia Dominika Radziwiłła. Generał de Wyart był jego przyjacielem i od niego dostał w Prostyniu nad rzeką Lwą leśniczówkę. Dostał leśniczówkę w 1920 roku i w okresie międzywojennym większość roku spędzał każdego roku właśnie tam na Polesiu. W swoich wspomnieniach napisał: nie wiem, jak rozległe były poleskie, prypeckie błota, bo choć byłem przez nie otoczony, nigdy nie dotarłem do ich krawędzi przez wszystkie te lata, jakie tu spędziłem. Mój dom należał niegdyś do leśnika i był położony o kilka mil od granicy rosyjskiej. Prostyń przywitał mnie wspaniale. Zapadłem w jego życie tak łatwo, jak w głęboki fotel, i nigdy bym go nie porzucił, gdyby nie zmusił mnie do tego Hitler. Było to samotne miejsce, ale nigdy nie czułem tu samotności, bo było tu właściwie wszystko to, o czym zawsze marzyłem. Polowania, piękny, dziki kraj i poczucie oddalenia od cywilizacji. Bolszewicy przyszli do Prostynia w 1939 i zabrali wszystko, co miałem. Moją broń, ubrania, meble, ale nie mogli zabrać mi moich wspomnień. Ciągle je mam i ciągle nimi żyję. I tu widzicie na tym zdjęciu właśnie rzekę Lwę, nad którą znajdował się ów Prostyń. Ja tam kiedyś próbowałam dotrzeć, niestety tylko można to zrobić było łódką i jak się okazało, po Prostyniu rzeczywiście była to drewniana leśniczówka, nic nie pozostało. Natomiast kilka lat temu, to mi się przypomina taka historia, kiedy w Mińsku byłam w Muzeum Narodowym, coś załatwiałam historyczno-sztucznego i pani dyrektor wówczas muzeum zapytała, czy chce zobaczyć zbiory, które mają, no, które nie są na ekspozycji, które mają w podziemiach. Poszliśmy i między innymi leży karabin. Pytam, co to jest, to z czasów II wojny światowej. Wzięłam do ręki, tak od niechcenia. Okazało się, że na kolbie było wyryte nazwisko Cartona de Wyarta. Jakim cudem znalazł się w zbiorach Muzeum Białoruskiego, tego nie wiemy. Pewnie jakiś żołnierz zrabował go w 1939 roku i potem któryś z jego potomków przekazał do muzeum albo gdzieś został przez pracowników znaleziony. Polesie to przede wszystkim wspaniała Prypeć, centralna magistrala poleska, główna droga. To jest akurat zdjęcie robione o 3 nad ranem w miejscowości szczególnej, miejscowości Dereszewicze. Dereszewicze, w których stał niegdyś dwór, tak wygląda dzisiaj aleja wiodąca do tego dworu, a tak wygląda miejsce, w którym ów dwór stał, Dereszewicze rodziny Kieniewiczów. Pan historyk, profesor Antoni Kieniewicz tam mieszkał, tam pisał, wspominał swoje Polesie w powieści Dereszewicze i w swoich wspomnieniach z Nadprypeci. Miejsce jedno z piękniejszych na Białorusi, a jest ich wiele i nie tylko tą właśnie poleską magistralą, ową Prypecią można wędrować, ale znajdować wspaniałe miejsca, ciekawe historie, ciekawych ludzi, które no, pełne nie będą, jeśli nie sięgniemy do bibliotek, archiwów, starych dokumentów. Niemniej jednak myślę, że za jakąś chwilę znowu będzie można na te
podkarpackie i nie tylko, na te wschodnie białoruskie i też nie tylko ścieżki wyruszyć, czego Państwu niezmiernie życzę. Ja w każdym razie zamierzam się wybrać, a za wysłuchanie tej opowieści bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, może już, miejmy nadzieję, na żywo. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.